Wtorek, 27 lutego, czas na główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, zapraszam. Coraz ciekawsza robi się rywalizacja o prezydencki fotel w Bytomiu. Do grona kandydatów w tym mieście dołączyły właśnie dwie kobiety. Pierwsza reprezentuje komitet Teraz Bytom, druga Lewicę. W innych miastach też przybywa kandydatów, a to przecież jeszcze nie koniec, bo można ich rejestrować przez ponad 2 tygodnie. Paweł Jędrusik. Kandydatką Lewicy na prezydenta Bytomia jest Anna Niezgocka. We wtorek wraz z kandydatami do Rady Miejskiej podpisała wyborczą deklarację. Obiecuje m.in. tramwaj do Miechowic czy budowę centrum przesiadkowego. Chce też postawić na politykę prorodzinną. Przede wszystkim nowy żłobiek miejski. Tyle się mówi o tym, że przede wszystkim raz, że się wyludniamy jako kraj, ale w Bytomiu też cały czas maleje liczba mieszkańców, także myślę, że oferta dla młodych rodziców, jaką byłby nowy żłobek, na pewno przysporzyłaby tutaj nam po prostu większej ilości osób, które by tu chętnie zamieszkały. O to samo stanowisko zamierza się ubiegać Ewa Surowiec. Podczas prezentacji swojej kandydatury wbiła szpilkę obecnemu prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi. Jeżeli chodzi o Bytom, to wszyscy doskonale wiemy, że jest jeszcze sporo do zrobienia, sporo problemów do rozwiązania. Ale żadne działania PR-owe, nagrywanie filmików na social media realnie tych problemów nie rozwiążą. Te problemy dotyczą zwykłych mieszkańców, dotyczą ich na co dzień. I te problemy nie są widoczne z szyby drugiego auta, Audi, tylko one są widoczne z szyby autobusu linii 830. Wkrótce kandydatka zamierza przedstawić swój program. Wielu kandydatów na prezydenta jest już w Mysłowicach. Właśnie dołączył do nich kolejny, Mariusz Wielkopolan, który kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, rozwój gospodarczy, zapewnienie warunków sprzyjających inwestycjom, przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy z maksymalnym wykorzystaniem środków zewnętrznych. Po drugie, rozwój i odbudowa infrastruktury miejskiej, a przede wszystkim poprawa jakości dróg i chodników. Po trzecie, wzrost jakości życia mieszkańców. Rywala będzie miał też Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Tam z poparciem Koalicji Obywatelskiej wystartuje Bartosz Karcz, były wiceprezydent miasta i bliski współpracownik poprzedniego prezydenta Dawida Kostępskiego, który też ogłosił swój start w wyborach. W kolejnych tygodniach będziemy prezentowali mieszkańcom 10 podstawowych priorytetów, w ramach których zawierają się punkty, które mają uczynić życie w Świętochłowicach lepszym. Bo idziemy pod hasłem Razem po lepsze Świętochłowice. Kolejny kandydat ma również pojawić się w Jaworznie. Tam zamierza go wystawić Komitet Przyjazny Jaworzno, choć na razie nie chce mówić o nazwisku. W zamian ugrupowanie zaprezentowało dziś kandydatów na radnych. Nie może być tak, żeby prezydent był, powiedzmy, siedział w jakiejś wysokiej słoniowej wieży i był niedostępny. Prezydent ma być wśród ludzi, radni mają służyć mieszkańcom, tak jak i powiedzmy cały urząd prezydenta. Rzecz jednak w tym, że przed wyborami każdy z kandydatów chce służyć mieszkańcom. Po wyborach bywa z tym różnie. Nadal nie wiadomo, czy powstanie centralny port komunikacyjny i linie kolejowe, które miały do niego prowadzić. Podczas spotkania z Maciejem Laskiem, pełnomocnikiem rządu do spraw CPK, radni Sejmiku Województwa Śląskiego, samorządowcy i mieszkańcy usłyszeli, że decyzja nie zapadła, bo w spółce cały czas trwa audyt. Usłyszeli też jednak, że rząd będzie swoje plany z wszystkimi zainteresowanymi stronami konsultował. Fatima Orlińska. Na takie spotkanie strona społeczna czekała bardzo długo. Ci, którzy pojawili się dziś w gmachu Sejmu Śląskiego, od kilku już lat protestują i powtarzają, że poprzednia władza nie słuchała tego, co do powiedzenia mają ci, których realizacja inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego ma bezpośrednio dotknąć. Oczekiwali dialogu i przedstawienia konkretnych rozwiązań i, jak mówią, nawet konsultacje społeczne były fikcją. Od 4 lat jest to posiedzenie najwyższej rangi, jakie tutaj miało miejsce. My już tu byliśmy wielokrotnie zapraszani, chociażby na posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, które miało miejsce w ubiegłym roku po sławetnej publikacji przez pana ówczesnego jeszcze pełnomocnika Horałę wariantu inwestorskiego tej KDP 170, gdzie był uprzejmy nasłać policję ciężkozbrojną na posłów, na Sejm Rzeczpospolitej, którzy usiłowali się dostać
do tej sali, gdzie on procedował z wojewodą. Chodzi nam też o to, żeby włodarze, żeby politycy, ludzie, którzy mają dzisiaj wpływ na to, na tą realną, taką praktyczną politykę i działanie, wszystko na rzecz po prostu rozwoju naszego kraju, że ci ludzie będą mogli powiedzieć nam parę słów, a jednocześnie obiecać, że faktycznie robią w tym kierunku i żebyśmy się nie martwili. A my oczywiście nie możemy zasypać tak przysłowiowych gruszek w popiole, tylko musimy czuwać mimo wszystko, ponieważ najwyższą formą zaufania jest kontrola. Strona społeczna, która od kilku lat konsekwentnie protestuje przeciwko planom wyburzenia domów leżących na planowanej trasie kolejowej do CPK, na spotkanie z pełnomocnikiem rządu przyjechała z konkretnymi pytaniami. Czy będzie wreszcie rzeczowa, konstruktywna, mądrze poprowadzona analiza ekonomiczna leżąca u podstaw tego, co jest, co nam jest potrzebne i jaka jest ta część przychodów w przyszłości, jakich się spodziewamy. Mówiąc wprost, czy ta inwestycja w jakimkolwiek wymiarze czasowym, również takim technicznym, ma szansę się zwrócić. Jak powiedział na spotkaniu z mieszkańcami, samorządowcami i parlamentarzystami z regionu Maciej Lasek, pełnomocnik rządu do spraw CPK nie przyjechał składać deklaracji poza tą, że rząd chce prowadzić dialog ze stroną społeczną. Podkreślał również, że w spółce CPK trwa obecnie audyt, którego wyniki opinia publiczna ma poznać jeszcze w tym roku. W zeszłym roku, w lutym, zostało w spółce wydane polecenie, żeby wstrzymać wszystkie konsultacje społeczne na liniach kolejowych. Na 9 miesięcy, bez podania przyczyny. Nawet jeżeli spotkanie konsultacyjne miało się odbywać następnego dnia, to należało je odwołać, podając jakąś fikcyjną przyczynę. To jest jeden z elementów audytu. Czy tak się prowadzi dużą inwestycję infrastrukturalną w dialogu z ludźmi? Absolutnie nie. A to, jak zaznacza minister, dopiero początek wewnętrznej oceny spółki. Decyzje, czy i kiedy rząd ruszy z kolejnymi etapami inwestycji, mają zostać podjęte później. Na razie nie ma mowy o wywłaszczeniach i wyburzeniach. Niezależnie od wyniku audytu, gdyby się okazało, że linia kolejowa będzie, że jakieś procedury związane z tą linią kolejową będą prowadzone, ja gwarantuję, że na każdym etapie zarówno samorządowcy, jak i mieszkańcy będą informowani o kolejnych etapach, będą informowani o możliwości tutaj konsultowania i przedstawienia swojej opinii w tych sprawach. Na razie trudno jednak powiedzieć, czy w ogóle takie opinie będą potrzebne. Za prawie 100 milionów złotych wielki piec Huty Pokój w Rudzie Śląskiej zostanie zrewitalizowany. Inwestycja rozpocznie się pod koniec bieżącego roku. Piec funkcjonował od roku 1968 do 2005. Teraz zostanie zamieniony w miejsce rekreacyjne, a jego głównym punktem będzie wieża z platformą widokową. Karolina Komada. Konstrukcja nieczynnego dziś wielkiego pieca Huty Pokój to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów industrialnych w Rudzie Śląskiej. Docelowo ma być jednym z najbardziej charakterystycznych na turystycznej mapie miasta. To ma stworzyć kolejny punkt na tej trasie przemarszu, spaceru mieszkańców nie tylko Nowego Bytomia, ale tych, którzy będą chcieli przyjechać i go zobaczyć. Więc to jest kolejny taki ważny punkt, no i punkt widokowy, tak, który oddany do użytkowania będzie mógł dać te wrażenia, co tu w pobliżu się znajduje. Nie tylko kwestia Rudy Śląskiej, ale widać wszystkie inne miasta. Oprócz tarasu widokowego projekt przewiduje adaptację budynku sterowni i maszynowni na cele muzealne i strefę wypoczynkową z kawiarnią. Obok ma powstać plac zabaw nawiązujący do tradycji hutniczej. Inwestycja zostanie dofinansowana z Unii Europejskiej w wysokości 76 milionów złotych. Całość ma kosztować około 95 milionów złotych. Mnie to bardzo cieszy, że tutaj wielki piec, który będzie przyciągał blisko autostrady, drogi krajowej, drogi ekspresowej, ale z drugiej strony można szybko dojechać, można szybko wyjechać i zmierzyć się z tym, zobaczyć, co było piękne, a z drugiej strony będzie cieszyło, nie popadnie w ruinę. Wielki piec powstał w 1968 roku i funkcjonował do 2005 roku. 7 lat później został wpisany do rejestru zabytków. Ten obiekt nie powstał w miejscu, w którym stoi, a waży 1700 ton, więc powstał 19 metrów od miejsca, w którym stoi, mniej więcej tu, gdzie my teraz stoimy, i został przeciągnięty na linach do miejsca docelowego. Dzięki temu ta operacja budowy trwała tylko 105 dni zamiast około 1,5 roku. Prace przy Wielkim Piecu mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Obiekt ma zostać oddany do użytku w 2026 roku. Śląska policja zatrzymała w Portugalii 36-letniego mężczyznę, który był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się handlem narkotykami. Paweł Jędrusik.
36-latek kierował grupą przestępczą, która przemycała narkotyki z Holandii do Polski, a później je sprzedawała. Został za to skazany na 5,5 roku więzienia, ale uciekł. Pod koniec ubiegłego roku wydano za nim europejski nakaz aresztowania. Nasi śledczy ustalili, że mężczyzna uciekł z Polski, przebywa w jednym z kilku wytypowanych przez nich wstępnie państw. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Komendą Główną, która za pośrednictwem sieci Enfast rozpoczęła tutaj dalsze ustalenia. Nasi łowcy głów ustalili, że mężczyzna ukrywa się w Portugalii, a dokładniej w Lizbonie. Dalsza nasza współpraca z policją portugalską doprowadziła do jego zatrzymania. Enfast to europejska sieć współpracy policyjnej, która pomaga w poszukiwaniu przestępców. Teraz 36-latek czeka na ekstradycję do Polski. Po powrocie do kraju trafi do więzienia na 5,5 roku. Od 1 czerwca w Rybniku będzie istniał Park Kulturowy Centrum Starego Rybnika. Obejmie 300 obiektów, takich jak budynki historyczne i współczesne oraz zieleń. Rolą parków kulturowych jest ochrona przestrzeni i wprowadzenie ładu przestrzennego. Choć funkcjonują w Polsce już od prawie 20 lat, wciąż są mało popularnym narzędziem ochrony zabytków. W województwie śląskim funkcjonują tylko 4 takie parki. Karolina Komada. Kolorowe i świecące witryny sklepów, banery czy szyldy na budynkach będą w Rybniku likwidowane. Po pierwsze 2 lata na dostosowanie, po drugie, jeżeli pani na przykład ma wywieszoną nielegalną reklamę, za 2 lata, mijają te 2 lata, nielegalna reklama dalej wisi, najpierw przyjdziemy i powiemy o tym. Pani, nielegalna reklama, ma pani czas 2 tygodnie na zdjęcie, nie dostanie pani od razu mandatu. Centrum Starego Rybnika. Taką nazwę ma mieć Park Kulturowy w Rybniku. Uchwałę w tej sprawie podjęli właśnie rybnicy radni. Wejdzie w życie 1 czerwca 2024 roku. Chcemy chronić to, co dla nas najcenniejsze. Oprócz tego, że w tym obszarze znajdują się zabytki, prawie 300 wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, to oprócz tego będziemy chronić to, co jest też współczesne, ale wpisuje się w tkankę, która jest Centrum Starego Rybnika. Będziemy chronić nabrzeża związane z rzeką, będziemy chronić nie samą bazylikę, ale rejon bazyliki. Uchwała tworząca park kulturowy zakazuje też dzikiego handlu w uliczkach Starego Miasta. Będzie można prowadzić tylko handel targowy. Parki kulturowe są przede wszystkim postrzegane poprzez ład i harmonię uzyskaną, jeśli chodzi o reklamy. Natomiast nie tylko o to chodzi, bo chodzi o wszystko, co się dzieje w przestrzeni. Chodzi o meble przestrzenne, o nawet o nawierzchnię, tak, o kolorystykę elewacji, o przeróżne formy handlu, takie jak na przykład jarmarki. To wszystko jest porządkowane tak, aby mogło się odbywać we właściwy sposób w historycznej, zabytkowej przestrzeni. Park kulturowy jest jedną z 5 form ochrony zabytków. Ma to być 5. park kulturowy w województwie śląskim. Pozostałe miejsca to cmentarz żydowski w Żorach, hałda popłuczkowa w Tarnowskich Górach, obszar staromiejski i obszar grobli w Bieruniu Starym. Taki był wtorek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa jak zawsze o godzinie 16, 17.45 i 23.00. Do zobaczenia.